Witaj, kolego jednorożcu. Już słyszałaś? O koronacji księżniczki Twilight Sparkle? A kto nie słyszał? Właśnie pędzę do zamku, muszę smażyć pączki i... Nie, nie. Czy słyszałeś o kucykach ziemskich? Z tego, co wiem, to w tym roku miały słabe zbiory, ale... To nie tak. One chcą zatrzymać żywność dla siebie. Słyszałam, jak burmistrz Epeluzy mówił, jeśli jednorożce i pegazy chcą jeść, to niech same sobie uprawiają ziemię. To straszne! My, jednorożce, musimy trzymać się razem, co nie? A, Krysalis, kolejna zwieńczona sukcesem wycieczka, mam rację. Rozsiewanie niezgody wśród jednorożców i kucyków ziemskich idzie mi jak spłatka. Twilight i jej bandę można było załatwić już tyle razy, ale dopóki stały za nimi tłumy kochających Equestrian, to mielibyśmy z nimi słabe szanse, ale teraz jest inaczej. Zero przyjaźni, zero magii. Rozwiązanie okazało się takie proste. Ja bez problemu nastraszyłam Pegazy. A nieobecność Grogara pozwoliła mi zająć się następną częścią naszego planu. Dzwonek Grogara. Ten artefakt może każdemu odebrać jego magię. Ta magia pozostaje w nim aż do chwili, gdy uwolni się ją za pomocą tego zaklęcia. A to oznacza, że tę całą moc, którą on zawiera, możemy sobie przywłaszczyć. Zaśliniłeś go. Wypróbujmy to zaklęcie przed powrotem Grogara. Mam dość czekania na genialny plan tego kozła. Podajcie mi kopyta. Żebyśmy razem rzucili zaklęcie. Chyba, że wolicie, bym całą magię zagarnął dla siebie. Nasz pakt obowiązuje. Teraz prowadzimy wspólną walkę. Lecz kiedy pokonamy opiekunów Equestrii, będziemy rządzić naszymi królestwami osobno, tak jak dawniej. Jestem z powrotem. Koronacja Twilight Sparkle jest już dzisiaj, ale my ją udaremnimy za pomocą tego artefaktu. Żeby nam się udało, konieczna jest współpraca. Już o tym pomyśleliśmy, Grogar. Koniec końca. Część pierwsza. Jednak go znaleźliście! Dlaczego nikt mi nie powiedział? Bo jesteśmy źli, tak? A to ci niespodzianka. Discord to był Grogar? Od początku? Powinniśmy za nim iść? On bez magii jest niczym. Poza tym mamy swój plan. Musisz przyznać, że wygląda tam uroczo i dostojnie. Nasza mała Twilight, taka dorosła. Czy teraz powiemy jej, że uprzątnęłyśmy komnatę, żeby mogła się wprowadzić? Wiesz, możemy to zrobić dopiero po koronacji. Myślę, że teraz nie powinnyśmy jej zawracać niczym głowy. Jak? Panikujesz już? Niby dlaczego? O, no nie wiem. Nie co dzień się zdarza, że księżniczki, które rządziły Equestrią, przechodzą na emeryturę i przekazują obowiązki tobie i twoim przyjaciółkom. Ach, to. Szczerze mówiąc, czuję się świetnie. Przeżyliśmy wszyscy razem tyle trudnych chwil. Teraz mamy zadbać o to, żeby Equestria była bezpieczna i szczęśliwa. I myślę, że damy sobie ze wszystkim radę. Co mi przypomina... Książęcy doradca? Co to znaczy? Nowe stanowisko specjalnie dla ciebie. Towarzyszyłeś mi na każdym etapie mojej podróży. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć, a to dawało mi siłę i wiarę w siebie. Bez ciebie nie byłabym tu, gdzie jestem. Dzięki, Twilight. Wiesz, że zawsze będę twoim prawym kopytkiem. Cieszę się, że to mówisz. Miara na koronę już zdjęta, ale jest jeszcze parę spraw do załatwienia.
tutaj Pinki kazała nam kupić jagody na specjalny koronacyjny deser? Może towary trzymają na zapleczu. Nie, mamy tylko to, ale dam wam dobrą cenę na te ziemniaki. Nie, dziękuję. Poszukamy dalej. O, Twilight, skarbie! Dobrze, że jesteś. Został mi jeden przedkoronacyjny sprawunek. Muszę dokupić nici do twojej sukni do przystawek. Czy ta suknia będzie przed, czy po sukni na konkurs jedzenia pianek? Co? Ale ja takiej nie uszyłam! Nikt mi nie powiedział, że będzie takie wydarzenie! Spokojnie, Rarity. To był tylko żarcik. Żarcik? W dniu koronacji? To się dopiero nazywa przemiana. To dziwne. Sklep jest zamknięty? Czego tu chcesz? No cóż, skoro to pasmanteria, to chciałabym kupić nici. Wsuń pieniądze do skrzynki pocztowej. To było bardzo dziwne. Branża krawiecka. Nie lubią, gdy im się przeszkadza, kiedy mają wenę twórczą. Ale sprzedają tu wspaniałe towary. Mogę im to wybaczyć. Pogoda na koronację ma być bezchmurna. Ale czegoś nie rozumiem. Pegazy nie chciały mi pomóc w czyszczeniu nieba. Były jakieś nerwowe. Chyba nie tylko one. Po raz pierwszy od 1000 lat zmienia się władza. To normalne, że wszyscy czują się trochę niepewnie, bo nadchodzi nowe. Ale jestem pewna, że twoi poddani nie mają nic przeciwko tobie. No oczywiście, że nie! Przecież tyle razy wyciągałaś wszystkich z opałów. To prawda. Muszę uspokoić kucyki, że nawet kiedy nie będzie Luny i Celestii, nic się w królestwie nie zmieni. Twilight! W samą porę! Powiedz temu gościowi, że nie życzę sobie, żeby mnie pilnował na każdym kroku. Zwłaszcza, że nie pomaga mi w dźwiganiu jabłek. Doceniam to, że troszczysz się o moje przyjaciółki, ale już dziękujemy. To było naprawdę dziwne. Ciągle mówił do mnie, kucyku ziemski, jakbym nie miała imienia. I patrzył podejrzliwie, czy czegoś nie kradnę. Nie radzę wam wchodzić do kuchni! Czy to jest jakaś ciastkowa wojna? Z jakiegoś powodu piekarze zaczęli być bardzo niemili dla siebie. Jednorożec obrzucił babeczkami panią Cake. Chciałam jej pomóc, ale wtedy też oberwałam. Pyszny krzyżowy ogień. Myślicie, że to wszystko ten stres przed koronacją? O, moje obolałe kości śródstopia. To naprawdę bardzo przykre, że nie mogłem się po prostu teleportować. Chwila, czy ty tu przyszedłeś na piechotę? Tak, zgadza się. I chciałbym wam coś wyznać. Widzicie, być może zaliczyłem maciupeńką wpadeczkę. Choć intencje miałem dobre i bardzo szlachetne, zapewniam was, no ale... Przejdź do rzeczy, Discord. Pamiętacie tę sytuację z królem Sombrą? To była tak trochę moja wina, a tak trochę to znaczy, że ja go sprowadziłem. Co takiego? Ale po co? Cóż, wtedy wydawało się to dobrym pomysłem i dlatego ściągnąłem również trójkę innych złoczyńców, którzy teraz są na wolności, no i jakby nie przepadają za wami, a więc wybaczcie. Podsumujmy. Chciałeś u Twilight wzmocnić wiarę w siebie, więc sprowadziłeś Krysalis, Cozy Glow i T-Rexa przeciwko niej? Nie wymieniłaś Sombry. A kiedy już zjednoczyłeś tę trójkę złoczyńców, sam odgrywałeś Grogara? Discord, jak mogłeś to zrobić, Twilight, i nam? Wykonałyście kawał dobrej roboty, pokonując Sombrę. To wam dało masę siły. Pamiętacie te wiwaty? Te przybij kopytko? Tylko, że to było kłamstwo. Ale kłamstwo w dobrej intencji. Spędzasz z nami tyle czasu, a ciągle jeszcze nie rozumiesz, czym tak naprawdę jest przyjaźń, he? Czyli to ty przez cały czas stawiałeś przed nami wyzwania? A nasze sukcesy nie były prawdziwe? Oczywiście, że były. Tyle, że miałyście niezwykle przystojną siatkę bezpieczeństwa. A czemu to wszystko miało służyć? Chciałem, żeby Twilight była solidnie zahartowana, więc zaplanowałem epicki atak w czasie jej koronacji. Ty, podła bestio! Czy nie rozumiesz, ile ten dzień znaczy dla Twilight? I dla mnie? Uszyłam jej suknię! Dlaczego te okropieństwa miały się odbyć akurat dzisiaj? Przecież nie zdaje się matury pierwszego dnia szkoły. No pomyśl, po pokonaniu aż trójki łotrów, Twilight musiałaby uwierzyć, że jest przywódczynią, na którą zawsze można liczyć. To, co zrobiłeś, to był naprawdę duży błąd, Discord. Czy jest może coś, co jeszcze chciałbyś nam powiedzieć?
Zacząć od dobrej wiadomości czy od gorszej? A to nie była zła wiadomość? Cała moja magia chaosu przepadła, uwięziona w dzwonku Grogara. A jaka jest ta dobra? Krysalis, Tirek i Cozy Glow mają teraz dostęp do prawdziwej mocy Grogara. I ty śmiesz twierdzić, że to jest dobra wiadomość? W porównaniu z tym, że straciłem swoje moce, wszystko inne to dobra wiadomość. Twilight, Luna, musimy opracować plan. Może jeszcze zdołamy ocalić królestwo przed totalną katastrofą. Ja muszę się chwilę zastanowić. Ale nie ma na to czasu! Zobaczcie, o czym oni rozmawiali. Och, posłuchajcie mojego głosu i wyobraźcie sobie tę scenę. Niech sobie idzie, głupiec! On bez magii jest niczym! Poza tym, my mamy plan! Te naiwniaczki są tak zajęte swoją doskonałością, że nawet nie zauważyły, że coś knujemy. Czy już mówiłam, że zemsta jest słodka? O, zacznij już wybierać nazwę dla swojego przyszłego królestwa, bo nadchodzi czas, żeby zniszczyć Equestrię. Pewnie przygotowują się do ataku na Canterlot. Właśnie teraz! Pokrzyżujemy ich plany! Jak? Już pokonanie samego Sombry było trudne, a w dodatku Discord to ukartował. Twilight, nie ma znaczenia, czy Discord przyczynił się do twojego sukcesu, czy nie. My wierzymy w ciebie i zawsze wierzyłyśmy. Twoje mocne strony przezwyciężą słabość. Mocne strony? Jasne, Spike! Napiszmy do Stars Weedla. Niech filary zajmą się ochroną granic Canterlotu. Jeśli złoczyńcy zdecydują się na nas uderzyć, to będziemy przygotowani. Krysalis pewnie będzie chciała dopaść Starlight. Uprzeć Kadens i Shining Armora. W razie klęski będą ostatnią linią obrony. Ostateczna walka o wolność Equestrii już niebawem. Nie rozpoczynamy żadnej akcji, dopóki nie przestaniecie się kłócić! Krysalis, powiedz coś miłego o T-Rexu. Jest czerwony. T-Rex? Ona nie jest tak irytująca, jak myślałem. Super! Wróćmy do rozmowy o dzwonku Grogara. Powinniśmy pochłonąć jego magię. Sami wiecie, jaką moc miał Discord. Taka ilość chaosu w naszych żyłach? Pochłonięcie całości to szaleństwo! Żadne stworzenie nie byłoby w stanie kontrolować tej magii! Jeśli chcecie królika doświadczalnego, żeby sprawdzić, w jaki sposób można użyć magii chaosu, to ja się zgłaszam! Chłopcy! Teraz mam więcej mocy niż wy razem wzięci! Skłońcie się przed moją siłą! Nadal sądzicie, że magia chaosu to taki dobry pomysł? Zostawmy ją w dzwonie, a teraz pora ruszać na podbój. To gdzie uderzamy najpierw? Wszędzie, gdzie się da. Już nieraz walczyliśmy z wrogami Equestrii i zawsze zwyciężaliśmy. A to byłoby niemożliwe bez was wszystkich. Nie ma za co. Stary, nie przeginaj. Dzisiaj też proszę was o pomoc w największej bitwie w historii. Los całej Equestrii jest zagrożony, a sama sobie nie poradzę. Ale nie obawiam się, bo przyjaźń jest naszą zbroją, a współpraca naszą siłą. Nikt i nic nie zdoła nas pokonać. Ach, weź nie żartuj! Skąd to wzięłaś? Z kalendarzyka codziennych afirmacji? Cozy Glow? Ty! Zaraz wgniotę cię w te twoje marmury! To prawda! Alikorny faktycznie mają więcej zabawy! Przyjaciele, zajmijcie stanowiska i bądźcie czujni! Los Canterlotu zależy od nas! Oh!
Magia okraszona wiekiem. Wyborne. Nie! O, zmykaj, mały. To zabawa tylko dla dużych rumaków. Somnambulo, leć powiedzieć księżniczkom. Doskonały deser po legendarnym posiłku. Nigdzie nie odchodźcie! Pilnujcie się i proszę, słuchajcie się Trixie! Starlight, gwiazdo ty moja! Gdzie jesteś? Pokaż się! Muszę tam iść. Dasz radę? Nikt nie potrafi tak przeprowadzić ucieczki jak Trixie! Ach, oto dyra, którą chciałam zobaczyć. Ale nie umówiłaś się na spotkanie. Co to za miejsce? Takie, w którym już nikogo nie skrzywdzisz. Błąd! Mogę skrzywdzić ciebie! Nie ruszaj się, nie mogę trafić! A tak, bardzo motywujące. Zapłacisz za to! Dopisz mi do rachunku! Teraz będę mieć całą wieczność, żeby się na tobie mścić! Na ziemię, Cozy Glow. Jej, pewnie bym mogła, ale tu się naprawdę dobrze bawię. Gotowa, siostro? Zaraz. Co wy? Posługujące się magią mają problem. Tak bardzo polegacie na swoich specjalnych mocach, że zapominacie używać głowy! To jest twoje przekonanie! Teraz! Atak z zaskoczenia! Lećcie, moje śliczne! Myślisz, że ta żałosna tarcza powstrzyma nas? Nie! Filary zostały pokonane. Twoja szkoła opustoszała. To koniec, Twilight. Przegrałaś. Nawet jeśli macie chwilową przewagę, to Equestria zjednoczona przyjaźnią nigdy się nie ugnie. I pokonamy was choćby nie wiem co. Kucyki wyjdą z tej walki silne i zjednoczone. Nie zauważyliście, że coś dziwnego dzieje się w Equestrii? To nasza sprawka. Parę słówek tu, trochę plotek tam. Niszczenie plodów, wyrządzanie strat. Nastawianie kucyków przeciwko sobie. Atmosfera w królestwie jest tak podgrzana, że wystarczy jedna mała iskra, aby spowodować wielki wybuch. Nie macie zapasowych przyjaciół ani tęczowej magii, która by was ocaliła. Jejuś, chyba już najwyższy czas na zmianę dekoracji. Wiesz, co jest silniejsze od przyjaźni, Twilight? Strach!
kiedy musisz ratować siebie. Nie masz czasu, żeby myśleć o innych. Szkoda, że tego nie uczysz w swojej szkole. Ciąg dalszy nastąpi. Koniec końca, część druga. Za chwilę zostaniecie całkowicie zgładzeni! Będzie super zabawa! Cierpliwości, Cozy. Zgładzenie ich jest takie radykalne. A my najpierw musimy pokazać Equestrii, że złamałyśmy ich bohaterów. Poza tym zabawmy się trochę z naszymi gośćmi. Nie! Musimy złapać Twilight Sparkle! Dopóki jest wolna, stanowi zagrożenie! Czyżby ten wielki, silny Minotaur aż tak się bał jednego małego kucyka? Wyluzuj, przecież tutaj mamy jej całe towarzycho! Ci frajerzy ściągnęli szczątki mojego tronu do Canterlotu, by użyć ich do ochrony. Ha! Te odłamki blokują ich magię. Ostrożnie, z bliska odłamki mogą osłabić nawet nasze moce. Ale z tej strony jaskini jesteśmy najpotężniejszymi istotami w Equestrii. Dzięki dzwonkowi Grogara. Mam rację, prawda? Grogarze! Co ty wyprawiasz? Pamiętasz, co się działo, jak chciałaś wypróbować magię chaosu Discorda? Tak, ale magia księżniczki Alicorna też znajduje się w tym dzwonie. Miałabym o wiele więcej mocy, gdybym tylko mogła ją sobie wziąć. Chwileczkę, jak to ty miałabyś? Hello? Jestem najlepsza z naszej trójki. Nikt mnie nie zauważy, bo jestem mała. Czym ty gadasz? Najlepsza w czym? Tylko jest nie bardzo, bardzo źle. Musimy znaleźć Twilight. Może już znalazła jakiś sposób, żeby pokonać te potwory. Dobra, a niby jak? Mamy wyjść, żeby jej szukać. Strasznie się klei. Nie masz szans, żeby ktokolwiek mógł przez to przejść. Bardzo was przepraszam. Myślałem, że to taki świetny pomysł, a Twilight pokonuje swoich najgorszych wrogów, co napełnia ją wiarą w siebie. Naprawdę miałem najlepsze intencje. Słowo daję, że wam to wynagrodzę. To będziesz się musiał naprawdę wyjątkowo postarać! Nie podchodź do dzwonka, słyszysz? Nikt z nas nie będzie używał magii Alicorna, dopóki nie dowiemy się, w jaki sposób mamy się obchodzić z tą bezsensowną magią chaosu. Jak chcecie, to mogę wam podpowiedzieć. Ta magia da wam władzę nad całą rzeczywistością, ale wy musicie ładnie poprosić i uwolnić moich przyjaciół. Nie, Discord! W ten sposób nie pomożesz! Discord, bądź tak dobry! Lepiej to zrobić po mojemu. Gadaj! On kłamie! Przecież nam nie powie! No tobie to na pewno nic nie powiem. Po tym, jak mnie oszukałeś przy ostatniej wspólnej akcji, ty przypakowany matole. Ten matoł mógłby cię zniszczyć w ułamku sekundy, więc radzę ci uważać na słowa. Masz rację. Matoł jest zbyt łagodny. A może pożałowania godny centaur, który bawi się magią, żeby przestać rozpamiętywać ten smutny fakt, że nigdy nie będzie w stanie zadowolić swojego tatka, króla Woraka? No i pudło! Jesteś pewna? Bracio! Znajdź Twilight! O nie, to raczej ona potrzebuje was! Szukajcie Twilight! Być może nie mamy naszej mocy, ale nie jesteśmy bezbronne. Powstrzymamy ich tak długo, jak się da. Wiesz, to akurat nieźle wykombinowałeś. Lećcie ratować Equestrię! Tylko macie mi chronić Fluttershy! Co wy tu robicie? Kryć się! Gdzie się wszyscy podzieli?
Gdy nastąpił atak, jednorożce schowały się w szkole magii Celestii. Tam biegłem, kiedy was zobaczyłem. No a kucyki ziemskie i Pegazy? Niech się sami ratują. To nie w porządku. Jak chcecie, to możecie dalej tak stać, a ja idę się schronić. Krysalis mówiła prawdę. Oni nastawili kucyki przeciwko sobie. Wszyscy się po prostu boją. Musimy szybko jechać do Ponyville i znaleźć Twilight. Ona będzie wiedziała, co robić. Proszę, zachowajcie spokój! Wiem, że to wygląda groźnie, ale panika nam nie pomoże. To musisz wymyślić coś, co nam pomoże! O, proszę! Największe bohaterki Equestrii właśnie przybyły nas uratować! Te wszystkie kucyki to skąd? Kucyki ściągają z różnych miast, bo szukają tu schronienia. Nie mamy magii jednorożców, żeby się bronić, ani miasta w chmurach, żeby się schować tak jak te tchórzliwe Pegasy. Tchórzliwe? One zamknęły Cloudtale! Mówią, że nie życzą sobie żadnych ziemskich kucyków na swoim terenie! Posłuchaj, koleżanko! To jest dokładnie to, o co chodzi Krysalis i reszcie. Chcą nas skłócić. Wiemy, że się boicie, ale trzeba działać. Wymyślcie coś i to szybko! Twilight pewnie się martwi, tak jak wszyscy, i szuka bezpiecznego schronienia. Dlatego byłam pewna, że będzie czekać w Ponyville. Gdzie jeszcze mogłaby być? O, wiem, gdzie podziewa się Twilight! O, wielkie szczęście, że jesteście całe. Ona siedzi na górze, ale nie jest z nią dobrze. Wy tutaj? Bałam się o was. A gdzie księżniczki? Rozpętały ostrą walkę, żebyśmy mogły uciec i cię znaleźć. Misja wykonana. A teraz ocalmy Equestrię! Tak! Popełniły wielki błąd. Wy tak samo. Odkąd uciekłam, przeglądam wszystkie książki, swoje i zaklęcia, żeby was uratować i powstrzymać Krysalis, Tireka i Cozy. Ale wszystko na próżno. Zawiodłam. Na pewno coś wymyślisz. Nie uratujemy Equestrii bez ciebie. Udało wam się uciec beze mnie. Nie byłam do tego potrzebna. Dlaczego teraz miałybyście mnie potrzebować? Sytuacja jest trudna, ale przetrwałyśmy już nie jeden kryzys i zawsze... Pomyśl, wszystkie nasze dokonania to klapa. Sombra wrócił i zniszczył drzewo harmonii. Krysalis, Tirek, Cozy Glow są silniejsi niż kiedykolwiek. Szkoła przyjaźni zamknięta. Wszystkie kucyki w Equestrii są tak zaślepione strachem, że nikt nie pamięta, co to przyjaźń. Żadne nasze starania do niczego nie prowadzą! Zawsze może być jeszcze gorzej! Czy nie nauczyliśmy się, żeby nigdy tego nie mówić? To Indigo! To tylko bajka do straszenia dzieci! Istoty zrodzone z wiatru, które spowijają krainę zimnem, żeby ukarać kucyki? Wyglądają bardzo realistycznie! Niech Pegasy sobie z nimi radzą! A my możemy tylko się schować! To zaczarowany wiatr! Nie da się go kontrolować! A te zarozumiałe jednorożce na pewno nie pomogą! Zbudujcie wał chmurowy, spróbujemy to zablokować! A co będzie z tymi, którzy są na dole? Niech sobie radzą, tak jak i my! Trzeba wzmocnić tarczę wokół szkoły magii. Musimy się ochronić. To jest najważniejsze. Przecież musimy coś zrobić. Ja już dość zrobiłam. Powiedzieć ci coś, Twilight? Złe rzeczy się zdarzają. I jak sama wiesz, w życiu nigdy nie jest tak, że wszystko układa się idealnie. Ale to nie znaczy, że nie mamy się starać. A jeśli ja tylko wszystko psuję? Gdy Celestia powiedziała, że mam przejąć tron, zaczęłam wierzyć w siebie. Ale prawda okazała się inna. Equestria się rozpada, a ja nic nie mogę zrobić. Powiedzcie, co ze mnie za księżniczka? Boję się. Ja chyba najlepiej z was wiem, co to lęk. Ale właśnie dzięki wam przekonałam się, że mniej się boję, jak jestem w gronie przyjaciół. Gdy trzeba się zmierzyć z przeszkodami, zróbmy to wspólnymi siłami! Przecież zawsze tak było, skarbie. Jesteśmy zdane na siebie i nie mamy pojęcia, co dalej. I tak za każdym razem, kiedy się wydarza jakaś katastrofa! Nie możemy się już wspomóc klejnotami harmonii. Ten wasz spokój jest dla mnie niezrozumiały. Nawet jeśli ty nie wierzysz, że uda nam się wygrać, my wierzymy. Wierzymy w ciebie i w nas.
Nasze życie wyglądałoby całkiem inaczej, gdybyśmy cię nie poznały. Zmieniło się na lepsze właśnie dzięki przyjaźni. Kiedy mówisz, że nie zrobiłaś nic ważnego, to grubo się mylisz. Zrobiłaś coś bardzo ważnego dla nas. Dziękuję. Czasem nawet księżniczka przyjaźni potrzebuje przypomnienia, że przyjaźń to coś więcej niż tęczowe lasery. Hello! To akurat jest bardzo fajne. Musimy mieć plan. I to są mądre słowa mojej dawnej podopiecznej. Idziemy z wami. Nie, musicie zostać i strzec Flaryhart. Jeśli my nie... jak się nie uda, ona jest ostatnią nadzieją Equestrii. Okej. Troje najgorszych złoczyńców ma przewagę. Posługują się potężną magią. Mieszkańcy Equestrii są przerażeni i podzieleni. Pojawił się Windigo, a my musimy to wszystko naprawić. Więc co będziemy robić, Twilight? Dokładnie to samo, co robimy zawsze, Pinky. Ratować cały świat. Wszyscy więźniowie są w swoich celach. A teraz możemy wyłapać resztę. Windigo? Ja tam nie będę nikogo łapać w tę pogodę. Nie możemy ich przegnać z zaklęciem i podgrzać atmosferę? Nie trzeba tego robić. To mi wyjdzie tylko na dobre. Masz na myśli nam. Ta okropna pogoda pomoże nam ostatecznie złamać kucyki. Kiedy Equestria będzie lodowym pustkowiem, za pomocą magii zniszczymy te wietrzne bestie. Kucyki będą tak wdzięczne, że zrobią cokolwiek tylko zechce. Windigo to jest starożytna magia. Nierozsądnie byłoby je tak zostawiać. Zróbmy z nimi porządek teraz. Na początek może zróbmy porządek z Twilight i jej ekipką. Mówiłaś, że dla ciebie jest za zimno, żeby za kimkolwiek ganiać. Nie ma takiej potrzeby. Patrzcie, są tam! Wiedzą, że tu jesteśmy? Jak widać, są zorientowani. W tym dzwonie jest magia Discorda, Luny i Celestii. Jak go użyją przeciwko nam? Magia Discorda jest tak chaotyczna, że tylko on może jej używać. Trudno się pogodzić z tym, że zostałyście pokonane, zanim na dobre zaczęła się walka. Mam rację? Skąd ten pomysł, że nas pokonaliście? Dopóki mam przyjaciół u swego boku, moja wiara w siłę przyjaźni... Możemy brać się do roboty? Musimy zdobyć dzwon i oddać moce Discordowi i księżniczkom. Rainbow Dash, Pinky, chodźcie ze mną. Super! Ja porwę dzwon w 5 sekund! Nie, my odwracamy ich uwagę, a oni zdobędą dzwon. No już, wychodzić! Gdzie jesteście? Tam! Albo smok straci skrzydła. Proszę, nie krzywdźcie go! Nie przejmuj się mną! Ratuj! No patrz, magia przyjaźni to twoja największa słabość. Właściwe zakończenie twojej żałosnej historii. Choćby nie wiem co, jesteśmy w tym razem. Co się stało? Mogę otworzyć oczy? No jasne. Genialnie, Twilight! Ale to nie ja. Nie pozwólcie im wiać! Ale którym?
powstrzymają ich jakiś czas, ale nie wiem, jak długo wytrzyma tarcza jednorożców. Nie rozumiem. Skąd tu się wzięliście? To tak jakby przez nas. Nasłuchaliśmy się w szkole twoich długich pogadanek o przyjaźni. Znacie przecież historię o Wigilii Serdeczności. Możemy pokonać Windigo, ale razem. Na serio sądzisz, że zaśpiewamy parę piosenek i wszystko będzie dobrze? To nie parę piosenek ocaliło założycieli Equestrii, tylko to, o czym one były. Kucyki ziemskie, jednorożce i Pegasy zaprzyjaźniły się. Nauczyliśmy się w szkole Twilight, że to przyjaźń ma największą magiczną moc. Skupianie się na różnicach prowadzi do podziałów. Złoczyńcy i bestie, takie jak Windigo, wykorzystują to przeciwko nam. Jaki silne, kucyki silne, ale jaki i kucyki razem silniejsze. Jaki musieć być lojalne wobec kucyków. No dobra, wiem, że pomaganie innym, życzliwość i dobroć brzmią słabo, ale przekonałam się, że mogą zdziałać cuda! Wspólna zabawa, wspólne śpiewanie, a nawet wspólne żarty. Tak się zachowują prawdziwi bohaterowie. Czy byliśmy naprawdę szczęśliwi sami na dnie oceanu? Powiedzmy szczerze, to kucyki pokazały nam fajniejsze życie. Dzięki nim wiemy dziś, jak potężne działanie ma miłość i magia przyjaźni. Nie możemy ich teraz opuścić. To nasi przyjaciele, potrzebują nas. No, ładne kwiatki. Jest tak, jak powiedziałaś w dniu otwarcia szkoły. Im więcej stworzeń nauczy się przyjaźni, tym będzie bezpieczniej. Jak świetnie to wszystko zaplanowałaś! Dość z tego! Przez was już nieomal straciłam nadzieję, ale na szczęście oni wszyscy przypomnieli mi, jak ogromna jest siła przyjaźni. Na świecie zawsze będą siły ciemności, ale też zawsze będą ci, którzy znajdują światło. Filary wiedziały o tym, dlatego stworzyły klejnoty harmonii. Klejnoty pokazały mi i moim przyjaciołom, jak silna jest przyjaźń. Wspólnie staramy się wprowadzać ład w Equestrii, ale zawsze będą nowe wyzwania. Dlatego uczymy magii przyjaźni innych, którzy będą kontynuowali naszą misję, gdy nas zabraknie. Teraz w pełni rozumiem to, że klejnoty były tylko symbolami, a prawdziwa magia zawsze była tutaj. I im więcej istot zrozumie, jak ważna jest przyjaźń, tym będziemy mocniejsi. Razem! To nie wróży nic dobrego. Myślicie, że przyjaźń was uratuje? My zawsze będziemy wracać i nic nas nigdy nie powstrzyma! Czekoladowy deszcz? Na mnie nie patrzcie. Pinky, wzięłaś magię Discorda z dzwonka? Jak się czujesz? Łaskotnie, szczypiąco i tak jakby... Mogła sprawić, żeby wszystko w kosmosie stało się cukierkowe i lukrowane! To może ja lepiej... Kelner! W mojej zupie jest za dużo chaosu! Żadna kara nie byłaby odpowiednia za wasze uczynki. O, to się wydaje całkiem niezłe. Mogę pomóc? Proszę. Już na zawsze razem. Chyba niczego nie mogliby pragnąć mniej niż tego. Wysyłając cię do Bonneville, wiązałam z tobą nadzieję. A kiedy zostałaś księżniczką przyjaźni, wiedziałam, że postąpiłam właściwie. Ale nawet sobie nie wyobrażałam, że kiedyś będę z ciebie aż taka dumna. Equestria jest od teraz w bardzo dobrych kopytkach. Już jesteś gotowa.
A wiecie co? Ja też tak myślę. I całe szczęście! Pytanko, wasza wysokość. Co robimy z tymi wszystkimi stworzeniami? Trzeba zorganizować bardzo dużo krzeseł na koronację! Coś wam powiem. Jako władczyni Equestrii chciałabym nieco opóźnić uroczystość koronacji. Najpierw trzeba odbudować zamek. Poza tym jest coś, co musimy zrobić wcześniej. O, postapokaliptyczny pączek. Interesujący wybór. Tak, wiem. Ale będzie jeszcze mnóstwo czasu na nowe wyzwania, walki i przygody, które nas czekają. A na razie chcę tylko spędzić spokojną chwilę z szóstką moich najlepszych przyjaciół. No, powiedzmy, że spokojną. Kończy się pewna epoka. Albo zaczyna nowa, jeszcze bardziej superowa epoka. Wiem jedno, że cokolwiek się zdarzy, to będzie fantastycznie. Skąd masz tę pewność? Mając was u swego boku, jak może być inaczej?